Witam bardzo serdecznie, z tej strony Dawid Nowak. Będę komentował dla Was spotkania Farmacji Tarchomin w jednym z turniejów offline, gdzie nasz klub z Warszawy rozegra w fazę, mam nadzieję, nie tylko grupową, ale przynajmniej na początek w Lidze Mistrzów w grze Pro Evolution Soccer 2017. Sezon startuje dopiero około 20 sierpnia, więc na razie możemy pobawić się w grze piłkarskiej, której Farmacja ma swój skład. Pierwszy mecz to pojedynek Dynamo Kijów, Farmacja Tarchomin i wyjazd na Ukrainę. Sprawdźmy składy. Farmacja zagra w czarnych strojach. Rywal w białych. Myślę, że idealny kontrast. Popatrzmy na skład. Dobrowolski, Strączek, Hadryś, Zaborowski, Wrocławski, Bedra, Dzielnicki, Laskowski, Burczyński, Androsiuk, Nowak. Chyba okej. Gospodarze: Szołkowski, Kaczeridi, Wida, Antunes, Silva, Korzun, czy tam Korzun, Garmasz, Sydorczuk, Gonzales, Jarmołenko i Junior Moraes. Lub Junior. Przy okazji, będzie teraz ładował się ekran, właściwie mecz będzie się ładował ze składami i z prezentacją drużyny. Chciałbym zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w tworzeniu moda do Pro Evolution Soccer 2018, gdzie prawdopodobnie zastąpilibyśmy ligę francuską. Byłoby to 20 ekip z pierwszej ligi i 20 chyba 4 z drugiej. Plany są takie, żeby w wyższej lidze zagrały drużyny z A klasy, a w niższej drużyny z B klasy. Jak sami widzicie, mamy tutaj stroje Farmacji Tarchomin z logotypem. Także da się to wykonać. Będzie to nawet jeszcze lepiej zrobione w kolejnym patchu, w kolejnym modzie. Również też przypominam o zrzutce na boisko treningowe dla Farmacji. Mam nadzieję, że zrzucicie. Na pewno jest w opisie link. Myślę, że pojawi się też tutaj na wideo, jeżeli będzie taka opcja. Nie wiem, robimy to pierwszy raz. To jest pierwszy materiał wideo z takiego spotkania. Mam nadzieję, że będzie emocjonujące. Dynamo jest, mam nadzieję, w zasięgu Farmacji. Aczkolwiek Farmacja ma jedną gwiazdkę, a umiejętności naszych piłkarzy oscylują między 40 a 50 w overallu. Dynamo ma na pewno tych zawodników dużo, dużo lepszych. A tyle ode mnie. I co? Rozpoczynamy. Pierwszy gwizdek do boju, Farmacja! Sidorczuk. Pierwszy faul, pierwszy ślizg i obawiam się żółta kartka. No niestety. Szybko zaczynamy być karani przez sędziego, no ale ten ślizg, tak. Paweł Bedra, no on ma takie zapędy. No nie da się ukryć. Adryś niziutki, trzeba uważać, trzeba skasować tą akcję. Panowie, wybijamy, brawo. Jest Zaborowski. Pięknie tam próbował rozegrać od razu na skrzydło. Szkoda skrzydło, Jezus Maria. Tyle emocji, że aż się wysłowić nie potrafię. Brawo Piotr Dobrowolski. Dobry, mocny strzał. Któregoś z zawodników Dynama Kijów. Co się zaczęło dziać? Antunes z rzutu rożnego. Michał Kadryś to jest jeden z piłkarzy. Uwaga, groźnie. Są kontuzjowani. Naszym zespołem nie zagrał w rundzie rewanżowej żadnego spotkania, więc ma okazję teraz wykazać się w pierwszym meczu Ligi Mistrzów. Albo możemy to nazwać 8 Ligi Mistrzów. Pierwszy. Jaki materiał? Pierwszy taki turniej. Brawo dla Bedry. On nie może faulować. Na szczęście odzyskał to bardzo czysto. Androsiuk. Ależ ładnie szuka tam Nowaka. Ten w pełnym biegu próbował tam nie dośrodkowywać, ale rywal był szybszy. Zaborowski. Ależ znakomicie to zrobił. Hubert. Androsiuk. Piękny zwód, ale tylko że efektowny, a nie efektywny. Ślizg, groźny. Bedra gra blisko. Przy rywalach. Trzeba uważać, ależ teraz gol! Boże kochany! Denis Garmasz! Ja pitole! Co oni tam zrobili? Ja wiem, że tu w obronie patologia, ale...
Ale się to wkręci. Nie no, dobra, no 1-0 dla Dynama. Źle się to zaczęło. Ale nie ma co załamywać rąk. Trzeba grać swoje, Burczyński. Będzie okazja zacząć szybko i z przytupem. Do nikogo. A głowa też do nikogo. Zaborowski. Odzyska tą piłkę czy nie? Odzyska, proszę zobaczyć. Ale też nic z tego. Trzeba wracać. Bedra. Paweł, ty nie możesz faulować. Ty się lepiej tak nie zapędzaj. Przynajmniej nie próbuj ślizgu. Strączek wypychał rywala. Będzie wznowienie z aut. Bęcarz. Brawo Androsiu. Szkoda tylko, że szybko stracił tą piłkę. Paweł nie fauluje, więc nie może tutaj zbyt agresywnie tej piłki odbierać. Ależ sobie znowu pograli! W tej obronie to my jesteśmy... powiedzieć gorszy niż ostatnim sezonu, ale na razie straciliśmy więcej niż jednego gola, więc no gorszy nie jesteśmy, ale nie wygląda to dobrze. Szansa dla rywala, brawo Piotr. A nas przycisnęli, nie możemy wyprowadzić piłki z własnego pola karnego nawet, jak widać. No, 25 minut. I chyba jesteśmy bez akcji ofensywnej, tak naprawdę. Androś, jest i Nowak, nasza gwiazda, właściwie to ja. Nowak zakręcił rywalem jak dziki osioł. Zaborowski, dośrodkowanie, prawą nogą, nie wiem co za Achmed, ale... ale jakoś to się udało, Wrocławski, bomba! No, trochę tam jednak zabrakło, tutaj dziwne... dośrodkowanie Huberta, gdzieś ta piłka odbiła się od czyichś pleców i Wrocławski wolejem. No strzał całkiem ok. 30 minut za nami, mamy pierwszy strzał. Być może ostatni. Trzeba się cieszyć, już my się z małych rzeczy. Laskowski już zmęczony, już nie ma siły biegać. Dzielnicki, Androś, jest tam przywilej korzyści. Pięknie teraz wpuszczony Artur. Nic z tego jednak nie będzie. Zaborowski do Zielnickiego. Zielnicki wpada w pole karne, gdzieś tam szuka zagrania i jeszcze będzie strzał po raz kolejny z woleja. Paweł Bedra, a wiemy, że potrafi, bo skoko jumbo strzelił na bramkę życia. Bam, no, leciała troszeczkę za wysoko, szkoda. Tak czy siak, nadal 1-0 dla Dynama, ale Farmacja miała już dwie groźne sytuacje. Myślę, że możemy wierzyć w to, że jeszcze nieraz zobaczymy naszych ulubieńców pod bramką rywala. Gramy dalej. Paweł, nie fauluj, nie fauluj, masz kartkę, nie fauluj. Zaborowski. Ładnie do Burczyńskiego, ten już bez sił, ale ma trochę miejsca, więc te siły nie są specjalnie teraz potrzebne. Androsiuk straci, tak się obawiałem, źle sobie przyjął, źle się z nią zabrał. Brawo dla obrony, w ogóle nie wiedzą co się dzieje, czy Dobrowolski pomoże? Nie tym razem. Sydorczyk 2-0. Popatrzmy co tu się stało. Tak. 3-1. Piłkarskie abecady. I teraz spóźniony z interwencją. Nie wiem jak największych szans. Nie będę go za to ganił. Dzielnicki. Dobrze, rozpoczynamy. Na te rozpoczęcie nam dobrze wychodzi. Jeszcze okazja. Strzał z woleja po raz kolejny. Rzut rożny dla Farmacji. Będzie... szansa na bramkę. Strączek dośrodkowuje. To dopiero patologia. Szansa zmarnowana. No cóż, widocznie najlepiej to robi. Tak wychodzi chyba ze statystyk. Ale to całkiem ciekawe. Kuba Strączek i dośrodkowania rzutu rożnego. Mogłoby to być zabawne.
Szczególnie, że chłopak jeśli już, to powinien wchodzić na głowę, mając 1,85 m. Ale nieważne. I tak już w tej połowie żadnej akcji nie zobaczymy. Nie zobaczyliśmy. To jest 2-0 dla Dyma. Dla Dymana. Tak jest. Zasłużone. Zapraszam na drugą połowę. Mam nadzieję, że Farmacja nie podda się. I będziemy walczyli o chociaż bramkę honorową. Przynajmniej na początek kontaktową. Chodzi Stępniak. Już widzę, że się pojawia. Dzielnicki strzał. Dobra próba. No, trzeba strzelać, to na pewno. Bez strzałów nie ma szansy na gola. Proszę zobaczyć, jak gubi się teraz na początku tej połowy ekipa z Kijowa. I pięknie uruchomiony Laskowski. Ładnie się zabrał. Dobrze Stępniak. Pięknie przyjął ze zwodem Stępniak! No proszę. Nasz niegrający w lidze zawodnik, który ma overall 40, czyli najniższy możliwy w tej grze. Zrobił na razie więcej niż cała drużyna. No chociaż nie, no może przesadzam. Rzeczywiście tam strzał Pawła, strzał Dzielnickiego, nie wiem, to troszeczkę przesadził. Ale Stępniak zastąpił Nowak. To wymowne. Ale proszę zobaczyć, jaką walcz. Tego mu nie można odmówić, bo na treningach też zasuwa. Trochę mu brakuje umiejętności, ale się stara. To ważne. Stępniak. No, w grze mu idzie zdecydowanie lepiej. Nie, nie zastąpił Nowaka, co ja gadam? Ależ ten ciekawy strzał. W takim razie któregoś chyba zastrzał. Błąd. Nie wykorzystał. Uła. Panie sobie pograli teraz piłką. Nikogo jednak nie zaskoczyli. Zatem Farmacja przed szansą na kontrę. Dzielnicki. No, ładnie to zrobił. Laskowski wypuszczony jest. Zaborowski. Out. Nie będzie chyba kolejna zmiana w Farmacji. Tak jest. Dzierżak do ataku za Nowaka. Co tu się w ogóle dzieje? No ale dobra. Jest. Farmacja jest impreza. Stępniak. Ładnie zgasił. Burczyński. Burczyński wszedł ze zwodem. Dzierżak. No tak. 1,20 m w polu karnym. O, nie jest. Łatwa przeprawa. Nawet 15. Dzielnicki. Znowu strzał z dystansu próba, ale nie wiem, trzeba podać. Trzeba podać. Miał kilka dobrych pomysłów w tym meczu. Trzeba korzystać. Chyba całkiem jest. Ależ teraz sobie pograli piłkarze Dynama. Chyba karny? Nie. Cały czas przy piłce gospodarz. Dobrowolski. Puścić kontrę. Tak jest. Ta kontra. Taka powolnawa. Ale ostatecznie jednak przy piłce powiąż. No, czy my tą piłkę odzyskamy i będziemy mieli ją przy nodze? No, chyba nie dzisiaj. Laskowski. Co on tam wymyśla? Był faulowany. Może być. 70 minuta. Czy będzie kolejna zmiana? Laskowski. Schodzi za niego. Ogrodowski. Najlepszy napastnik Polski. Stępniak. Stępniak. Faulowany. Nie, po prostu się przewrócił. Może się zmęczył. Może nie jadł śniadania. Może boli go głowa. W końcu już 30 minut biega. Ładnie. A Jezus, jak on tam się wpakował. Mam nadzieję tylko, że to nie Paweł Bedra. Nie, Dzielnicki. No jedyny zawodnik, który dzisiaj chyba coś gra. Można go w miarę wyróżnić. Poza tym reszta niespecjalnie. Uwaga, grozi po panowie obrońcy. Uwaga, uwaga, gramy. Oła, czekaj na piłkę Marcina Dzierżaka. Na chwilę się skończy golem numer 3. Czy tak będzie? A Jezus Maria, rzut karny. O mój Boże. To może znać rzuta kartki. No i będzie. Ucieka tam Kadryś. Ja nie, to nie ja. Nie, panie sędzio, walcie pan. Nie, nie ma. A jednak jest. God damn it. No, wszystko teraz w rękach Piotra Dobrowolskiego. Czy będzie bohaterem? Jeszcze pozwoli przedłużyć nadzieję na pozytywny rezultat w tym meczu. Antunes! 3
do zera. Tu ma zobaczyć. Był karny, był. I tyle. Gramy pierwszy mecz w czarnych strojach, to na pewno tego wina. Stępniak z dystansu. Uuu! Dobry strzał. Oczywiście. Pewnie. Brawo. No. Na razie Dynamo robi nas jak chce. Jarmołenko bez większych... O Jezu! Kolejna jedenastka. No i bezpośrednio czerwona kartka. Świetnie. A kto? Czyżby Ogrodowski? Nie. Strączek. Nasz najlepszy dośrodkowujący rzutu wolnego. Czy słusznie? Nic nie było. No, czysto w nogi. Czysto w nogi. Czyli dobrze. Jeszcze raz Antyniesz. Antyniesz! Zmienił. Strzelił. 4-0. Myślę, że możemy przestać się łudzić, że w tym meczu Farmacja odrobi straty. Teraz już liczymy na bramkę Honoru. Ciężko będzie, że nie stwarza się żadnej sytuacji bramkowej. Dobra. Ograne. Aha. 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 Dziękuję. Jarmołenko, raz jeszcze, o proszę, powstrzymany, brawo Dzielnicki, no tak jak mówię, jeżeli kogoś można wyróżnić, to chyba tylko jeden. Bedra, można, można, i jeszcze tam Dzierżak, ależ tam kapitalnie się urywał, szkoda, że to podanie takie niecelne. Brawo Dzierżak do końca, szkoda tylko, że cię minął z piłką i minął ze wszystkich. Dwie minuty growe, czyli jakieś 20 sekund do końca. Jeszcze tam wpierdzielą piątą. Nie. Udało się. Brawo. Jedziemy z kontratakiem. Ostatnia akcja meczu. Czy pozwoli sędzia? Pozwoli. Dzierżak, jedziesz. Nie oglądaj się, jedziesz. Marcin, dawaj. A, ta, dałeś. Dałeś, ale ciała. Ale jeszcze powalczymy o piłkę, czy nie? Nie powalczymy. 4-0. Wpieprz. Wpieprz. Wpierdol. Po prostu dostaliśmy bęcki. Nie będziemy patrzeć nawet na skróty, bo nie ma na co. Popatrzmy tylko na statystyki. Wyrównany mecz. Statystyki nie grałem. A oceny? Pocieszam się, że nie byłem najgorszy. Androsiuk 4,5. Chociaż... No tak, Androsiuk 4,5. Strączek nawet z czerwoną kartką 5,5, czyli... To Strączek dostał czerwoną kartkę? A to nie, to Androsiuk pewnie dostał. Strączek się kłócił. A, okej. Okay. No tak. Sidorczuk z zawodnikiem meczu, nieważne. Zapomnijmy o tym. Pierwszy mecz za nami. W grupie zagramy jeszcze z PSV Eindhoven i Borussią Dortmund. To już w kolejnym odcinku. Ja teraz bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do zrzutki na farmację, na nasze boisko treningowe, a także do śledzenia kanału, lajkowania, subskrybowania, bla, 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 co tam się da. No oczywiście zapraszam na fanpage farmacji, tam więcej szczegółów. A już niebawem gadżety do kupienia i myślę, że warto zajrzeć. Będą całkiem fajne i chyba, mam nadzieję, nie takie drogie jak innych klubów. I to chyba tyle. Zapraszam na Farmacja Borussia w następnym odcinku. Do zobaczenia.